Staba, dzięki krakowskiej ASP, która mam nadzieję przybliży Państwu formę rzeźby, może obudzi wielu młodych osób, które, jak wiemy, uczęszczają i do nas na warsztaty artystyczne i uczą się małymi krokami rzeźby, a mam nadzieję, że to zaowocuje, że kiedyś u Pana, Panie Profesorze, zagoszczą. Głównym sercem, organizatorem dzisiejszego spotkania jest profesor Jan Tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby ASP, oczywiście Kraków Podhalański, Akademia Sztuk Pięknych. Witamy. Witamy doktora Dobiesława Gałę, który jest prodziekanem Wydziału. Bardzo dziękuję za przesłanie wszystkich informacji, wskazówki, jak zorganizować nasze foyer, tak aby pięknie zaprezentować proponowane przez Państwa prace. Jest z nami także dr Stanisław Biernat. Sławomir, przepraszam, Biernat, Panie Sławomirze, przepraszam najmocniej, kurator wystawy. I Pan dr Janusz Janczy, pracownik Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Panie profesorze, prosimy o kilka słów, o przybliżenie, jak to się stało, że powstały te prace, gdzie zaczęliście pierwsze wystawy. Bardzo chętnie. No myślę, że tylko typu wystawy mają to do siebie, że zwykle są jakimś problemem. No, jak Państwo zauważyli, wystawa jest kameralna, chociaż uczestniczy w niej 30 artystów i artystek z kilku państw. Pracowników Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Tak się składa, że nasza czwórka jest związana z Wydziałem Rzeźby i jesteśmy jednocześnie również autorami poszczególnych prac. Natomiast są tutaj też osoby z innych środków akademickich w Polsce, między innymi z Wrocławia, z Warszawy, z Gdańska, z Torunia, z Wrocławia. W związku z tym prezentujemy kilka środków akademickich w Polsce. To są artyści, pedagodzy. Ale również są tu i artyści pedagodzy ze Słowacji, Węgier, Łotwy. W związku z tym mamy rzeczywiście pewien przekrój również regionu, prawda, z którymi współpracujemy. Tutaj wspomniałem o tym, który jest kuratorem realizującym ten zamysł. Jest również współodpowiedzialny za dobór artystyk i artystów, tak aby rzeczywiście to, co chcemy Państwu pokazać, miało pewną właściwą sobie różnorodność, pokazującą nie tylko różne spojrzenie na to, czym może być rzeźba w tak zwanej małej skali, czyli tak, jak używam czysto pojęcia, małej formy rzeźbiarskiej, czyli rzeźby, która w zamiarze jest określonej niewielkiej kameralnej skali. Tutaj warto wspomnieć, że tytułowy zarys, który się na dostępnych dla Państwa katalogach i w temacie wystawy ujawnił, jest takim pojęciem wielokierunkowym, wieloznacznym, zarówno z uwagi na to, że ten zarys często może być traktowany jako pewien zaczątek pewnej idei, którą można rozbudowywać, niekoniecznie przez rozbudowę skali, ale przez pewną ciągłość poszukiwania. Ale jak Państwo pewnie zauważyli, są tutaj też prace, które równie dobrze mogłyby się ujawnić w skali większej. W związku z tym dla części autorów mała forma rzeźbiarska jest taką skalą ćwiczebną, prawda, którą może w przyszłości rozwijać, ale dla sporej części tutaj z wystawiających ta tak zwana mała skala, mała forma rzeźbiarska jest skalą docelową. I to nie dlatego, że to wynika z jakiejś kruchności, oszczędności czy niezasobności, ale przede wszystkim ze świadomego wyboru skali, która prowokuje do kameralności, prowokuje do tego, żeby do tych prac podejść, albo często to, że też wynika z takiego ujęcia tematu, że tylko i wyłącznie w tej skali może mieć swój sens. No, już przed momentem rozmawiałem z wszystkim, że nawet tą pracę z kolegą akurat z Akademii Warszawskiej, gdzie ta praca, jej skala jest absolutnie docelowa i niepodważalna. Właśnie dlatego, że to zderzenie tej mikroskali, tej ampułkowatości, tego
homo sapiens, często uzależnionego od tego leku, jest czymś, co daje do myślenia. I to jest ten wymiar tej rzeźby, która jest pewnego rodzaju takim